Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Świadczenia wzrosną ponad 4%, a minimalna emerytura będzie teraz wyższa o 50 zł i 88 groszy niemal milion emerytów i rencistów już otrzymało zwaloryzowane świadczenie są to osoby których termin płatności świadczeń przypada na pierwszy dzień miesiąca czyli właśnie w tym przypadku na 1 marca Waloryzacja procentowa, z jaką mamy w tym roku do czynienia, polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik waloryzacji, który w tym roku wynosi 104,24%. Wysokość wskaźnika waloryzacji jest uzależniona od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce żeby otrzymać zwaloryzowane świadczenie nie trzeba składać żadnych wniosków do ZUS. ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu i każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, takie jak emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. Waloryzacji podlegają też świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia, które zostały przyznane do końca lutego 2021 roku. W związku z waloryzacją wzrosła m.in. minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają za to długi staż ubezpieczeniowy. W przypadku kobiety, co najmniej 20 lat stażu, a w przypadku mężczyzny, co najmniej 25 lat. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250 zł. i 88 groszy brutto, czyli o 50 zł. i 88 groszy więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250 zł i 88 groszy wynosi też świadczenie Mama 4, Plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938 zł i 16 groszy. A świadczenie przedemerytalne wynosi 1262 zł. i 34 grosze, natomiast dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239 zł. i 66 groszy.